Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Planet Crafter. Kochani, dzisiaj sobie znów rozpoczynamy naszą terraformację planetową. I chcieliśmy zrobić ten jedwab. Chcieliśmy zrobić ten jedwab, ale pamiętam, że nam nie wyszło. Dosyć mocno nam nie wyszło. I chyba chcieliśmy teraz zrobić kolejną larwę. Doznając życie, znów coś się spieprzy. Znów coś się spieprzy. Do mutagena potrzebujemy próbka z bakteriami. Ale nie mamy wody. Znów nie mamy wody. Już mamy. Już mamy. Dobra, próbka. I teraz tak, potrzebujemy mutagen zrobić, ale potrzebujemy też nawóz zrobić. A nawóz potrzebuje siarkę, dwa pokłażany. Dwa pokłażany i siarka. Siarka jest tu. I jedzonko, którego nie ma. Jedzonko jest tu. Cały czas się jeszcze w gumie. Trzeba to pościągać, no problem. Okej, okay. I tak. Będziemy potrzebować chyba jeszcze niezwykłej larwy, ale niezwykła larwa już jest tutaj przeniesiona, więc też się o to nie martwię. Kurwa, czy ja wziąłem jeden bakłażan? Naprawdę? Shiro. Shiro, nie śpi. Ja wiem, że dopiero wstałeś, ale nie śpi. No ja ostatnio mam takie niestety epizody, że dosyć późno się kładę i dosyć późno wstaję i potem tak wychodzi. Dobra, i tak, teraz to była chyba niezwykła larwa, prawda? Tak, niezwykła larwa. Mamy tą larwę tu. Pyk, kurwa, mutagenu nie zrobiłem. I naboju, mam, no, dobra, mam, wziąłem chyba. Wziąłem, mam. Nie krzyczcie, mam nabój metanowy i mam mutageny. Pyk. Znów mi wyjdą te cholerne pszczółki. Zirytuje. To daje 15 owadów. To daje roślin 95. To klipa. Lepiej robić ule. Ulelelelele. Ale dobra, my mieliśmy jeszcze co innego do roboty tutaj chyba. Teleport jest zrobiony. Rozsiewacz drzew T2. To też mieliśmy zrobić. Nawóz T2. Oczywiście wszystkie porozkładałem. Trzeba iść po glony. Dużo glonów. Glony teraz nam się bardzo przydadzą. Bardzo. Z tego co mi się wydaje, to już teraz te rozsiewacze nie będzie trzeba nawet stawiać przy wodzie. To oznacza, że będzie można je stawiać gdzie się chce. Mam ci miejsce. Dobra, glony wyzbierane, aż myszką pierdzielnąłem. 4 miejsca teoretycznie mam, ale dobra, to już mi się w sobie... Nie chcę mi się po to iść. Kurczę, i teraz zapomniałem, co było potrzebne do nawozu. Same glony, siarka i bakłażany. Dużo bakłażanów. Bardzo dużo bakłażanów. Czyli wodę teoretycznie mogę na razie odstawić. Nie jest mi aż tyle jej potrzeba. Inne produkty. 8. To możemy zostawić. Zolić się przyda na pewno. Dobra, wszystkie bakłażanki, które mogłem unieść w ogóle. Kręt 8, mój zwykły 8, dobra. Irekt też zostawiamy. Tyle starczy. Tyle powinno starczyć, żeby zrobić troszeczkę tych nawozów. Tu już mi zabrakło siarki. Ale to dobrze. Bardzo dobrze. Wszystkie kurwa wywalił glony na nawóz T1. Dynia i pojemnik z metanem.
Już idziemy, robimy. Dynie są tutaj. Nie wiem ile tego dokładnie. Nie chcę tego brać. I pojemniki z metanem, których już chyba mamy nie za dużo. No właśnie, 4 sztuki nam zostały ostatnie. Ostatnie 4 sztuki. No jedno dnie było potrzebne. Dobra, próbka z bakteriami. O, fuck. Znowu wody nie ma. Raz, dwa, trzy. Dobrze, to wszystko jest dostępne w miarę. Dobra. Mamy to. Kora drzew, super stópka. Mamy to. Super stópkę sobie bierzemy. Korę drzew chyba mieliśmy w roślinach? Maybe not. A jeżeli maybe not, to będą pewnie tutaj. Tutaj to muszą być. Jeszcze zobaczymy, czy nam się te jedwabniki już pogenerowały. Kurwa, pszczoły znów, no bez jajec. Bez jajec. Po prostu cyrk. To jest po prostu cyrk. Nie gdzieś tak, żeby było widać to przynajmniej trochę. Oczywiście jeszcze żadnych drzew nie wziął, kurde. Ale tu już jest 175 roślin. A te jeden miał... 97. No ale i tak jakoś bez szału. Bez szału totalnego. Wiem, że jeszcze musimy iść do jednych zapisek. Zapisek koordynatów. To bardziej. Dobra, dynię na razie też sobie odstawimy. Już mamy chyba wszystko zrobione, co mieliśmy zrobić, prawda? Czyżby tak było? Manipulator, rozsiewacze. Tak, wydaje mi się to wszystko. Oprócz tego generatora jedwabiu, nie? Tak, to zrobiliśmy wszystko. No te jedwabniki, kurde no. Żony nie chcą wyjść. Same larwy pszczół. Same larwy pszczół. Do mutagena był chyba potrzebny bakwaron, tak? Nie. Próbka bakterii. I tak nie jesteś na zrobienie tego, ale myślę, że to nie jest problem. Chyba te glony przynajmniej w jakimś stopniu odrosły, tak. No już. Uwaga, niski poziom nawodnienia. No problem. Nabój metanowy i... Zastrzelcie mnie, nie pamiętam. Jestem tak chujową pamięć. Próbkę z bakteriami. Do tego potrzeba 3 wody. Nic się nie stało, ale naprawdę mam tak chujową pamięć. To jest poezja. To jest poezja. Ja po prostu... Jestem jak złota rybka. Pasiarka potrzebna. Jestem jak złota rybka. Minutowa pamięć. Coś leci. 8. Leci 8. Panie 8! Dziura w komecie! Ale to jebnie? Kabum! To pojedyncza sztuka. Wow, tobie co? Wow! Jednak nie pojedyncza. Niektóre te partikle, nie wiem czemu, ale są pobagowane. Siarka? Tak, to jest siarka.
To była siareczka. Dobra, osłamy od cholery, tam jeszcze się wydobywa. Aż tak nam nie zależy, bez przesady. I jeszcze jedno. Tu miałem robić mutageny. Ja tu miałem robić mutageny, a nie się zajmować kometami. Nie osłon. Niezwykła larwa. Jest ostatnia. Niedobrze. Niedobrze, a teraz dajcie mi sekundę, ja muszę obczaić. Ja muszę obczaić, gdzie jest Steam. Tu jest Steam. Ja muszę obczaić, gdzie my dokładnie mieliśmy zrzuty ekranu. Na jakie koordynaty. Nie ostatnia sesja. Ogólnie. O, mam, dobra. Chyba mam. Mam, mam, dobra. Więc będziemy teraz szli na koordynaty 1565, 109, 20, 2500. Boże, Shiro, jakie 25 tysięcy? Co ty gadasz za głupoty? Co ty gadasz za głupoty, Shiro? Naprawdę, ja nie wiem, co się ze mną dzieje. Z rana jestem nieprzytomny. Ale żeby aż tak? Ale żeby aż tak? Konrad, że to idzie do innych nasion. O, jest sadzonka drzewa. Na razie możemy to postawić tam, ale to za chwilę. To za chwilę. Oczywiście wyszła pszczoła. Nic nowego. Nic nowego. Jak zwykle. To, żebym miał coś do pszczół, ale... Ale wychodzą same, jedwabników nie ma, nie wiem, czy coś źle robię. A dałem overkilla. Przepraszam. Dobra, mamy powietrze, mamy wszystko. Jeszcze deszczyk pada. A standardowo sobie oczywiście jeszcze polecę to drzewko wsadzić. Co prawda nie jakieś super mocne, ale... Ale zawsze. Niech sobie rośnie. Widzę, że teraz zmniejszamy swój... poziom. Czyli już wiem, w którą stronę iść. Musimy iść tak, jak szliśmy tam, do tej jaskini. Mam nadzieję tylko, że koordynaty nie pojebają. Mam tylko nadzieję, że koordynatów nie pojebają. O, i tu dostaliśmy nawet. Chyba po złości już, wiecie? To już chyba po złości. Brały kawy. Może się obudzę za chwilę. Zobaczymy sobie nasze super stópki, czy one się produkują, czy się nie produkują. Mogą być już full. Są full. No i są full. Niech się produkuje. Będziemy to ciśnienie długo chyba zwiększać jeszcze bardziej. A jeżeli nie ciśnienie, to przynajmniej ciepłotkę. Dobra, 1565. Kurwa, tak, no jasne. Mhm, poleciałeś, Shiro? Poleciałeś sobie, tak? Poleciałeś sobie. Wszędzie potrzebne są klucze. Shiro nie wziął kluczy. To jest Shiro. Tego nie panie mają. Dobra, spokojnie, nie krzyczcie już na mnie, bo ja słyszę te dźwięki. Słyszę te dźwięki. To było chyba w zeolicie, tak? Tak. Pisałem, że to będzie potrzebne. Dobra, 1565, to wcale nie jest jakoś daleko. Dwa i pół tysiąca, no dobra, 2500 to może być trochę daleko. 2500 to nie jest tak mało. Jeszcze dalej jest, tak jak gdzieś tu.
Gdzie nas to doprowadzi? Dobra, na północ jesteśmy już chyba prawie tak, jak być powinniśmy. Dwa i pół tysiąca, jeszcze tysiąc w tą stronę. 109, czyli to jest wyżej. Wyżej? To nie było minus 109. Gdzieś tu. Nas tu chyba nie było. Tysiąc pięćset sześćdziesiąt pięć. Kurwa, akurat na samą noc, naprawdę. Skrzynia. Raczej nie o nią chodziło. To nie zmienia faktu, że sobie oczywiście ją wezmę. Jak po złości, kurwa, musi być ta noc, no. Coś jest. Coś jest. Ołtarz strażników. No i akurat trzy. O nie, nie mówcie. Naprawdę? Naprawdę? Wow. To się chłopaki postarali. O ty w mordę. Co to jest? Pytanie, co tu jest? Wow. Odblokowano osiągnięcie Ancient Paradise. Wow. Wyłączyli nam jetpacka. Co tutaj mamy? Da się napić? Da się. Wow. Wow, ile tu drzew. Ile tu drzew. Ale robactwa nie widać. Oż ty w mordę, ale wielka świątynia. Nic nie ma. Ale wielka świątynia. Też nic, nic. Wow, aż FPS-y skaczą. Nie, no dobra. Genialne. Genialne. Tylko jaką tajemnicę możemy tutaj znaleźć? Niski poziom tlenu, to nie tajemnica akurat. Krytyczny poziom tlenu, to też nie tajemnica. Wow. Podnieś, a robaka. No ładnie. Coś było, ej, coś tam jest. Nie wiem co. Nie wiem, czy twórcy przewidzieli, że tak będę tutaj latał? To przewidzieli. O fuck, nie, spadłem. Teraz będzie krzyki lament. Wejście na górę. No tego się w tej grze nie spodziewałem, naprawdę. Wejdźmy najpierw tu. Kolejny klucz.
Tu jest kolejny klucz. Było zejście. Tu nic oprócz zejścia chyba nie ma. Ja się prawie zabiłem. A jakże? A jakże? Tam jest jeszcze kolejny klucz. Wiem, dobrze wyszło jak zwykle. Wow, 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 wow. Nic nie widzę. Kurwa, nic nie widzę. Nic nie widzę. Oj, dobra, żyję. Co to za życie? O, jest czytaneczka. I tu trzeba 4 klucze znaleźć. Kiedyś żyliśmy. Kiedyś żyliśmy. Tak trochę, kurde, chaotycznie to zacząłem zwiedzać. No cóż, nie no, wracamy tam do pierwszego miejsca. Nie będę się starał nawet zbytnio tam schodzić ze ścieżki. Ktoś się boi o to jedzenie. Tlen jak tlen, kij mu w oko. Mamy jedną tabletkę, kapsułkę. Kapsułkę perwolu. Jest druga. No nic nie ma. Dobra, czyli mamy już 2 klucze strażników. Jeszcze 2. Idziemy chyba tędy, prawda? Tam, gdzie byliśmy. Ja tu gdzieś widziałem ten jeden. Gdzieś to widziałem tu. Tu jest na dole. Kolejny klucz. To było chyba wejście takie poboczne po prostu, prawda? Muszę się upewnić jeszcze, żeby nie było potem żadnych ale. Tak. To było wejście poboczne. Teraz nam zabraknie tlenu. Dlatego najlepiej tutaj przyjść, jak się ma już oksygen, nie? Tak na całości. To wcale nie było zejście tutaj. Gdzie jeszcze może być jeden klucz? Tu jest. Niski poziom tlenu, wiem. Ja sobie aż tu zapiszę. W razie co? Otwieramy ten grajduk, kochani. Ja wam nie zrobię polsatu. 5 trzeba, fuck! Myślałem, że 4. To jeszcze jeden jest potrzebny. To jeszcze jeden jest potrzebny, tylko gdzie ten jeden może być? Kapsułka jest tu jedna. Czy była? I nie ma. Gdzie może być ta kapsułka? Na środku stoi obelisk. Jeden wielki obelisk. Czy nic nie ma? Niestety nie. Niestety nach. Nach nie ma. Niski poziom pożywienia, wiem. Ale stąd uciekamy. Wow, FPS, ej, co się stało? Kurwa burza, naprawdę. Mogliby sobie darować z tą burzą.
Tak gucio widać, a co dopiero, kurczę, teraz. Dawa robota, żeby widzieć jeszcze mniej. Larwa motyla z serem. Uuu, motylki zaczęły same się już spawnować. Fajnie. A czy my tu wleźliśmy? Tak, wleźliśmy z boku. Nic nie widzę. Wow. Tam nigdzie nie ma. Kurczę, no gdzie może być ten ostatni klucz? Czy on w ogóle tutaj jest? To jest pytanie za milion punktów. Brawo, Shiro. Brawo, Shiro. Brawo, Shiro. Brawo, Shiro. Bardzo, bardzo brawo, Shiro. Dobra. Został nam jeszcze jeden klucz do znalezienia, ale my już go znajdziemy chyba w następnym odcinku. Niestety nie chciałem robić pulsatu. No kurwa, miałem tam motylka. Może on się zrespi tam jeszcze raz. Gdzie to może być? Tutaj nigdzie tego nie ma. Zasrana burza. Zasrana burza. Dobra, save'a mam, to się nie muszę martwić. Szukamy klucza. Definitywnie szukamy tego cholernego klucza. Oj. Celowy zabieg chyba twórcy, ale... Ale po co? Teraz ciemno zrobiło? No serio nie widzę tego, no nie widzę. Jednym pomysłem jeszcze jaki mam. To jest w sumie zejście tu, z drugiej strony. Motyl złota larwa? Co? 1500? Chyba było Wurf, Shiro nie zginie, wracamy. Złota larwa. No ale odblokowaliśmy sobie Ancient Paradise, tak to się zwało? Chyba tak. Myślę, że musimy wziąć tutaj na wszelki wypadek troszeczkę więcej jedzenia, więcej tlenu. Definitywnie więcej tlenu. I dopiero wtedy cokolwiek tutaj byśmy zdziałali. Bo tutaj teraz nic nie znajdę. Szukam, ale... Wiecie, jak to jest takie szybkie szukanie. Szybki Johnny tak zwany. Johnny nie pomógł. Tam nic nie było? Nie. Chciał przeoszczędzić na jedzeniu na miejscu i tak ma. I tak ma. Nie no, tu nic nie widzę. Definitywnie tu nic nie widzę. Nie wiem. Nie wiem, a nie chcę złotej larwy sobie stracić, więc no wracamy. Po prostu wracamy. O, Shiro, spadniesz zaraz. Dobra, spieprzamy stąd. Możliwe, że gdzieś tu jeszcze przejścia inne są. Ja nie mam tlenu, nie mam tlenu, fuck. O nie, może być nieciekawy. Będzie gonitwa z czasem. Będzie gonitwa z czasem, ewidentnie. Lecimy, 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 szybko!
O cholera, może być problem. Może być problem. Nie tylko z całym jedzeniem, ale ich kurczę z powietrzem. Już widzę, że muszę odcinek kończyć. Żeby odcinek kończyć, a to Shiro walczy o życie. O, jest dobra. Mamy to. Uff. Dobrze, że tego nie wybierałem. Dobrze, że tego nie zabierałem. Moi drodzy, ale to było na tyle. Motylka sobie sprawdzimy oczywiście w następnym odcinku. Myślę, że doszedł do Ancient Paradise. Również wrócimy w następnym odcinku, żeby odblokować główne wejście, które potrzebuje 5 kluczy. A tymczasem pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach, ocenie filmu. Grał do was Shiro. Trzymajcie się. Hej, hej!